Jestem bardzo szczęśliwy, że przyjechałem do Bielska, dlatego że rodzina mojego taty pochodzi z Żywca, tam w jego rodzinnym domu przyjeżdżałem na wakacje jako dziecko, ale część rodziny i wtedy i do dzisiaj mieszka w Bielsku, więc to są w pewnym sensie strony, moje rodzinne strony. Tak jak już mówili koledzy, Bielsko-Biała i cały ten subregion od Beskidzia jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów Polski. Kolejny raz miasto Bielsko-Biała pojawiło się jako bardzo ważne miasto na mapie ogólnopolskiej. Odwiedziny wicepremiera rządu, jest to ważna rzecz dla mnie, ale też ważna rzecz przede wszystkim dla mieszkańców Bielska-Białej. Rozmawialiśmy tutaj o przyszłości miasta, rozmawialiśmy tutaj o przyszłości uczelni bielskich na terenie naszego miasta, czyli mówiliśmy o tym, co będziemy mogli zrobić w przyszłości i jaką zaoferować propozycje dla młodych bielszczan, żeby tutaj na terenie naszego miasta pozostali i mogli się rozwijać. Od paru lat rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy realizuje program, dzięki któremu cała Polska ma rozwijać się tak jak Bielsko-Biała. Niezwykle istotne jest również to, że potencjał mieszkańców Bielska-Białej dobrze wykształconych będzie mógł być realizowany przez bielskich przedsiębiorców. Bielski biznes potrzebuje dobrze wykształconych, przygotowanych do pracy pracowników, a uczelnie wyższe powinny zapewniać to i dla miasta, i dla przedsiębiorców. Przyjechałem tutaj poprzeć pana Przemysława Drabka po to, żeby powiedzieć, że pan Przemek, doświadczony samorządowiec mimo młodego wieku, panie Przemysławie, liczę, że następną wizytę rozpocznę od odwiedzenia pana w gabinecie prezydenta Bielska-Białej po rozmowie.